kanał. Radio kanał. Dzień dobry, jest poniedziałek, 9 rano, Bartosz Greń, witam was serdecznie w audycji nacechowanej treściami piłkarskimi. To już nasze czwarte spotkanie i cały czas idziemy do przodu. Jesteśmy na Facebooku, a także w serwisach SoundCloud i YouTube. A w dzisiejszym programie następujące rzeczy. Ekstra klasa. Z trenerem Waldemarem Fornalikiem porozmawiamy o metamorfozie ruchu. Radosław Majewski opowie nam o swoich ulubionych dźwiękach. Wyciągniemy też esencję z minionego weekendu. Premier League. W minionym sezonie Claudio Ranieri, a teraz Antonio Conte, czyli skuteczna włoska robota w Premier League. Analiza debiutanckiego sezonu trenera Chelsea, któremu kłania się cała Anglia. Liga Mistrzów. Mocno zaczynali, ale źle kończyli. Zastanowimy się, czego zabrakło Napoli w konfrontacji z Realem Madryt. Italii została już tylko stara dama. Na co stać Juve? W bieżących rozgrywkach jest wiele pytań i wcale nie tak dużo czasu, więc zaczynamy. Radio kanał. Goście, panowie, cieszę się, że jesteście. Maciej Murawski. Dzień dobry. I Tomasz Lipiński. Dzień dobry. Panowie, piękna historia miała miejsce w środę. Dowiedzieliśmy się, że niemożliwe nie istnieje. Katalonia uradowana, Paryż przybity. I choć Barcelona ma wielkie możliwości, to ktoś PSG robotę zawalił. Kto bardziej? Trener czy piłkarze? Myślę, że jednak Unai Emery, który potwierdził taką sytuację, jaką widzieliśmy w Sewilli, że drużyna, która u siebie grała fantastycznie, na wyjazdach często rozczarowywała. Miałem okazję komentować wiele spotkań w tej lidze hiszpańskiej i pamiętam, że Sewilla na wyjazdach była drużyną bardzo słabą, która grała nawet bardzo... Turyn, kiedy byliśmy razem na meczu Juve-Sewilla. Dokładnie. Po prostu nie wiem, czemu trener Unai Emery tak zmienia swoje podejście, bo u siebie ta drużyna była odważna, ofensywna. I mając piłkarzy takich jak Paris Saint-Germain, wydaje mi się, że nie powinno się dobierać takiej taktyki, mając jeszcze 4-0 u siebie. To się wydaje pewnie, łatwo się broni. Tylko tak, Barcelona świetnie się czuje w ataku pozycyjnym. PSG to nie jest dla nich naturalne terytorium. Oni się świetnie czują, kiedy są przy piłce. Kiedy masz piłkarzy, którzy kochają piłkę, to nie cofaj się, tylko po prostu staraj się przy piłce utrzymywać. Wydaje mi się, że... A tu podwójna garda. Dokładnie. Najlepszym rozwiązaniem była po prostu... Najlepszą broną byłby atak. I być może za to została ukarana drużyna z Francji. Albo jeżeli chcesz tak grać, to wstaw Krychowiaka i niech on tam walczy, rozbija, a nie piłkarzy, którzy przede wszystkim świetnie czują się, kiedy mogą tą piłkę rozgrywać, wyprowadzać, atakować. Wysoki pressing to coś, co w hiszpańskiej lidze często ostatnio stosują drużyny grając z Barceloną. Real Sociedad, San Sebastian, Athletic, Bilbao. To są drużyny, które wysoko podchodziły pressingiem. Las Palmas. I Barcelona wygrywała nieraz te spotkania, ale nie czuła się komfortowo. I myślę, że tutaj, mając takich piłkarzy, trzeba było spróbować zagrać jak we Francji, jak w Paryżu. I wtedy Barcelona by miała dużo większe problemy. A myślę, że PSG by też swoje bramki miało szansę na kilka bramek i kilka by zdobyło. A tak czekanie do końca, pilnowanie wyniku, no skończyło się jak skończyło. Aczkolwiek oczywiście trzeba dodać, że no wiele pecha mieli przy tym wszystkim Paryżanie. Barcelona oczywiście miała dużo szczęścia, bo w kilka minut trzy bramki to też nie zdobywa się za często. Tak. Tomek, El Matador miał takiego człowieka, zamiast go wypuścić w bój, to go ograniczał. No ja myślę, że no przede wszystkim wszyscy chcieliśmy uwierzyć w tę bajkę, która nastąpiła tak wszyscy, nie wyłączając sędziego. I tak podświadomie, nawet może Unai Emery też na swoje decyzje, żeby ta bajka się zrealizowała na naszych oczach. No bo rzeczywiście od 0 do 4, do 6 do 1 to wydawało się, że to jest jakoś jak wyprawa stąd na Marsa i tam przeżycie jeszcze za 2 miesiące w pełni zdrowia.
Ale tak, no ja uważam, że no w dzisiejszym futbolu na takim poziomie, no to nie można sobie pozwolić na to, żeby żeby pilnować wyniku. Tutaj trzeba grać swoje, tak jak często mówimy, że niewskazana jest ta zbyt głęboka rotacja, nawet przy tych obecnych wysiłkach, natężeniu kalendarza, że jak wymieni trener 8-9 zawodników, no to to siłą rzeczy pozostaje z dużym wpływem na grę. Tak, no nie można diametralnie odwrócić całej taktyki. Tutaj wariacje dały o sobie tutaj znać Emeriego. Agresywny, zdecydowany, pewny siebie, a przyjeżdża na Camp Nou i z tyłu głowy ten wynik i jednocześnie ten strach przed Barceloną, że tylko ta drużyna może czegoś takiego dokonać, czyli odrobić tę stratę, żadna inna. No może jeszcze Bayern Monachium w pełni formę. No i gdzieś no ta strefa mentalna, często też mówimy o głowie. A tym taktyka oczywiście to jest jedna rzecz, druga to głowa. No i nie z tą głową na pewno przyjechał PSG na Camp Nou. A powiedzcie jeszcze, bo niedługo zgrupowanie. Grzegorz Krychowiak przyjedzie, stawi się, będzie miał do czynienia z szyderą ze strony chłopaków, czy podejdą ze zrozumieniem do sprawy? Znaczy, myślę, że znając atmosferę w szatniach piłkarskich, to myślę, że więcej będzie szydery niż zrozumienia. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że Grzegorz ciągle jest w wielkim klubie. Może ta jego rola w tej chwili jest inna niż sobie zakładał przychodząc do klubu, natomiast to jest ciągle wielki klub z wielkimi piłkarzami i bycie w takim klubie jest na pewno dużą satysfakcją, chociaż pewnie chciałby częściej być na boisku. Dobrze, skoro reprezentacja, to trzeba powiedzieć, że nikt tak nie promuje polskich piłkarzy jak Ruch. Ruch, który w 2017 roku ustępuje tylko Lechowi. Już teraz Ekstraklasa. Sławomir Peszko na prawo nogę. Piątą serię gier z satysfakcją będzie wspominał trener Waldemar Fornalik, wyróżniony przez nasze jury w kategorii Mister Kolejki. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie trenerze, które zwycięstwo było ważniejsze? Ewentualnie dało panu większą frajdę? Z Legią w Warszawie, czy ostatnie z Lechią? Powiem przewrotnie, tak, obydwa te zwycięstwa były bardzo ważne, ale nie wiem, czy takie jedno z ważniejszych to nie było zwycięstwo z Wisłą Kraków, kończące tamten sezon. To był mecz, który wskazał tą drogę, którą powinniśmy pójść. Dołączyli zawodnicy kontuzjowani, mogliśmy w końcu zagrać pełnym składem i ta drużyna pokazała pełnię swoich możliwości. Ale mówiąc o tych meczach, no myślę, że mimo wszystko mecz z Legią Warszawa to był tym meczem takim, który no dał tą wiarę, dał zawodnikom tą moc i uwierzyli w to, co robimy przede wszystkim, bo można wiele mówić, wiele pokazywać, wiele ćwiczyć, ale to trzeba doświadczyć na sobie. Wspomniał pan mecz z Wisłą, czyli jesień 2016, już ko samą końcówkę. Wówczas, patrząc statystyki, widzieliśmy, że posiadanie piłki przez pański zespół mniej więcej oscylowało w okolicach 50%. Teraz jest 40-39. Ta różnica jest zdeterminowana rywalami, czy należałoby wskazać na jeszcze inne czynniki? No na pewno traciliśmy dużo bramek. Nie ukrywam, że gdzieś analizowaliśmy naszą grę. Cieszyliśmy się, byliśmy zadowoleni, że posiadamy piłkę, że stwarzamy sytuację, natomiast nie przybywało nam punktów. Gdzieś na pewno chcieliśmy te proporcje trochę odwrócić, ale nie kosztem tego, aby ucierpiało na tym widowisko, aby ucierpiało na tym jakość naszej gry przede wszystkim. O Jarka Niezgodę chciałem pana zapytać, bo na ten moment ma 9 goli, bardzo fajnie się rozwija. Gdyby się przyczepić, to nie ma gola głową. Ostatnio dwie takie szanse bramkowe w meczu z Lechią, ale nie udało mu się pokonać Kucjaka. Nie powinniśmy się czepiać młodego piłkarza, czy jednak to jest element do poprawy? Ale było widać, że to były niezłe uderzenia naprawdę i to drugie uderzenie szczególnie było trudnym uderzeniem. Ta piłka była odchodząca. No Jarek ćwiczy na treningach, widać, że ma dobre uderzenie głową. Tych sytuacji być może w meczu ma nie tyle, ile powinien mieć. Ale nie zapominajmy, że Jarek ma na koncie dopiero kilkanaście występów w Ekstraklasie, a ma już 9 bramek. Ja mogę tylko żałować, że nie trafił do nas zimą tamtego roku, kiedy biły się o niego w cudzysłowie 2-3 kluby. Niestety, wybrał lepszy klub, mocniejszy, zamożniejszy,
ale trafił do ruchu i cieszę się, że rozwija się tak, jak powinien. Jarosław Niezgoda strzela, Patryk Lipski rozgrywa, ale największym zaskoczeniem, przynajmniej moim zdaniem, jest Miłosz Przybecki. Oglądamy odrodzenie tego chłopaka. On wygląda jak w Polonii Warszawa, albo nawet lepiej. Pańskim zdaniem on gra na miarę swoich możliwości, czy stać go na jeszcze więcej? Myślę, że miarą jego możliwości to były takie wybrane akcje, przede wszystkim z Legią Warszawa, szczególnie ta bramkowa, też bramka, którą zdobył w meczu ze Śląskiem Wrocław. W wielu fragmentach gra już na miarę swoich możliwości, ale na pewno stać go na więcej, ma olbrzymi potencjał, przede wszystkim ten motoryczny, a przy tym piłkarsko prezentuje się naprawdę dobrze. Ale jak panowie zauważycie, to też jest proces. To się nie wzięło, że Miłosz przyszedł latem, dostał szansę na początku, nie najlepiej to wyglądało, ale przepracował całą jesień, wszedł w jakiś układ taktyczny, motoryczny i no dzisiaj widzimy efekty. Mam nadzieję, że to będzie proces, który będzie postępował. Panie trenerze, a proszę jeszcze powiedzieć na koniec, bo pan miał do czynienia z wieloma piłkarzami. Te talenty, które ma Miłosz Przybecki, chodzi mi o szybkość, dynamika, to jest coś naprawdę rzadko spotykanego? No takich zawodników nie jest zbyt dużo w naszej lidze, bo tacy, jeżeli mają taki potencjał i motoryczny, i piłkarski, powiedzmy, no to bardzo często długo nie grają w naszej lidze, tylko sezon, dwa i widzimy, gdzie się znajdują. Choćby przykład Roberta Lewandowskiego, który przewyższał naszą ligę i umiejętnościami, i właśnie też tą motoryką, więc nie jest ich zbyt wielu. Są natomiast szybcy, niekoniecznie potrafią aż tak dobrze grać w piłkę. Ale to są niewątpliwie, tak, te atuty, które są w cenie. Trener Waldemar Folnarik był z nami. Dziękujemy, trenerze. Dziękuję. Radio Kanał. Panowie, wy też macie wrażenie, że mamy do czynienia z metamorfozą ruchu? Na pewno, wystarczy spojrzeć na wyniki, ale tak jak ten Fornalik powiedział, bardzo ważnym meczem był ten mecz z Wisłą Kraków, który dał taki bodziec pozytywny przy tych wszystkich trudnych momentach, jakie się wydarzyły w tym czasie. Odjęcie 4 punktów, groźba 8 odebrania, odejście ważnych piłkarzy, bo Ćwieląg odszedł, teraz jeszcze doszło odejście Maska, więc ważnych piłkarzy, szybkich właśnie skrzydłowych, którzy byli ważnymi piłkarzami w ostatnim czasie w ruchu Chorzów, ale mimo wszystko ten zespół wierzył w to, że na wiosnę jest szansa, jest nadzieja i dzięki temu oni mają już teraz tyle punktów, ile mają. Wracając jeszcze do Miłosza, on zawsze był szybki, on zawsze był przebojowy, miał ten potencjał, natomiast wydaje mi się, że to jest taki piłkarz, który zdecydowanie lepiej się czuje w klubach, w których ta presja jest mniejsza, są pewne trudności. Ja pamiętam, że on w ruchu Radzionków dobrze wyglądał, trafił do Polonii Warszawa, gdzie dobrze zaczął grać w momencie, kiedy Polonia miała ogromne problemy finansowe, gdzie ten Stochowiec próbował to wszystko jakoś posklejać. Wtedy bez tej presji on wyglądał fantastycznie. Trafił... Czyli tak jak Arek Piech, tak? Że dobry na słabsze kluby, a słabszy na dobre kluby. Ale chcesz powiedzieć, że w Pogoni presja była duża? Myślę, że mimo wszystko... Pogoń to jest, widzicie teraz, jaka jest sytuacja. Pogoń przegrała z Lechem, zremisowała jeden, drugi mecz i tam wygląda tak, jakby oni spadli z ligi. Atmosfera na stadionie fatalna, kibice odwrócili się, te oczekiwania są ogromne. Pogoń to jest klub, gdzie bardzo duże oczekiwania są w stosunku do piłkarzy, do trenera i takie słabsze momenty powodują, że tam się gotuje. Miłosz przyszedł z Zagłębia, podpisał wysoki kontrakt, to na pewno ciążyło na nim, te oczekiwania powodowały, że on po prostu nie grał tak jak w Polonii. Po takim słabszym momencie trafia do Pogoni, gdzie znowu te oczekiwania są duże. I znowu sobie z nimi nie poradził. I dopiero przyjście do ruchu Chorzów, też początek, ta konkurencja wcale nie wygrywał tej konkurencji z innymi zawodnikami. Ale teraz, kiedy ci dwaj skrzydłowi odeszli, kiedy można powiedzieć, że no nie ma zbyt dużej konkurencji, ale też nie ma takiej presji, że wszyscy teraz oczekują od niego nie wiadomo czego. Mhm. I on spokojnie, dzięki też pracy trenera, całego sztabu i też temu zgraniu z drużyną, zaczyna pokazywać to, co widzieliśmy w Polonii Warszawa, swoje walory, szybkość, przebojowość. Myślę, że u Miłosza na pewno przygotowanie pomaga, tak jak ten powiedział, że bez tego no, nie można sprzedać się, ale myślę, że najważniejsza jest głowa. U wielu piłkarzy jest to bardzo ważny element, ale myślę, że u Miłosza
I zdrowie, bo on też tak, przecież ze względu zdrowie, na to jest tak, swój styl dokładnie, gry, dokładnie. Często coś zrywał, nadrywał coś. Dokładnie, to prawda. Natomiast myślę, że ta głowa jest ważna i ta atmosfera, jaka jest w ruchu, powoduje, że on może pokazać swoje najlepsze cechy. Tomek, a Wojtek Jagoda użył takiego ciekawego porównania, że ta trójka ofensywna ruchu przypomina mu trójkę z Napoli. Bo tam też jest szybkość, gaz, to wyjście do kontry. Jest coś na rzeczy? No być może. No ja jednak bardziej zwracam uwagę na tego chorzowskiego Marka Hamsika, czyli na Patryka Lipskiego, bo rzeczywiście robi na mnie duże wrażenie. I tak się zastanawiam, kiedy wszyscy mówimy o niezgodzie, że to jest kandydat na grę w Legii. Wiadomo, że Legia nie będzie w stanie długo utrzymać Wadise Odjiofoe. I tak się zastanawiam, nie robiąc oczywiście tutaj zbyt wielkich apetytów, że taki Patryk Lipski przy tym tempie rozwoju, przy takich postępach, przy tych fragmentach gry, jakie wykonuje i też robi to z każdym meczem coraz lepiej, chodzi o jakość dośrodkowań i także o same strzały. Sposób gry, kombinacyjny, poruszanie się po boisku, to też może być przecież kandydat właśnie do tego, żeby ewentualnie kogoś takiego jak Odjiofoe kiedyś w Legii zastąpić. No bo wiadomo, na ruch patrzymy przez pryzmat tego klubu, którym zawodnicy się wybijają, których Waldemar Fornalik tam wysiaduje niemalże i później oni się wykluwają. Tam szukamy młodych Polaków. Tak, tak. I rzeczywiście robi to trener znakomicie, bo przecież tych piłkarzy można byłoby wyliczać i nie starczyłoby nam palców u rąk. No teraz Lipski, Niezgoda, to są takie dwie największe perełki. No wygląda to bardzo obiecująco, ale też no nie zagłaskajmy tego ruchu, bo najtrudniejsze dopiero przed tą drużyną i myślę, że utrzymanie, nawet na pewno, nie będzie sobie zapewniał, a przecież może jeszcze być ta grupa mistrzowska, kto wie, bo przecież skoro tak idzie, ale nie takimi meczami jak z Legią. Niemożliwe, nie istnieje. I z Legią, tylko te drużyny, które są na pułapie ruchu, tutaj trzeba będzie to wygrywać. Na razie trzeba pamiętać o tym, że ruch był w sytuacji, gdzie wielu ich skazywało, skreślało i ta presja była trochę inna. Teraz finanse, tak, cztery odjęte dokładnie. Punkty. Teraz natomiast ruch już wyszedł na prostą, ale tak naprawdę ta presja dopiero będzie. Tak, w momencie, tak. Kiedy będzie podział punktów, w zależności od tego, w jakiej grupie ruch będzie grał. Jeżeli uda się wejść do mistrzowskiej, no to wiadomo, że wtedy najważniejsze utrzymanie już będą mieli. Natomiast jeżeli się nie uda, no to wtedy tak naprawdę ta presja będzie rosła, a młodzi piłkarze nie zawsze sobie dobrze z tym radzą. Dobrze, że ten Fornalik ma kilku doświadczonych zawodników, którzy w tych trudnych momentach być może będą bardzo, bardzo ważni. No dobrze ważni. Też zrobiła, myślę, że zmiana bramkarza, bo tutaj też było poszukiwania trwały początku. Długo. Przy całym szacunku dla młodego Lecha, no to jednak widać było w paru meczach, kilku z rzędu, że jeszcze nie daje, potrzebuje, tak, nie że nie daje, tego, nie daje spokoju, chliczka, nie tak. daje, tak, i no. Że tak patrząc i chwaląc tych zawodników z ofensywy, trzeba także spojrzeć na bramkarza, który też naprawdę wykonuje dobrą robotę i to też był kolejny dobry ruch transferowy. Kolejny dobry Słowak w ruchu tak, i tak, w polskiej ekstraklasie. Tak, tak. Dobrze, teraz skupimy się na trzech kategoriach oddających wydarzenia weekendu. Zaczniemy od pochwał na początek. Mecz kolejki. I to nie jest łatwe zadanie. Tak, to nie była kolejka, w której moglibyśmy powiedzieć, że mieliśmy wiele spotkań, w których te emocje były od pierwszej do 90 takie, minuty. Takie piłkarskie bajlando. Tak, były mecze, w których Lech wygrał lekko, łatwo i przyjemnie w Gdyni. Był mecz, który być może, przepraszam, taki mecz na dole, znaczy nie na dole, ale dla Górnika Łęczna, gdzie było 2-2, tam może tych emocji było więcej. Na pewno takim meczem był mecz na dole we Wrocławiu, czyli Śląsk, Piast Gliwice, 3-4, ja dużo też bramek. Stawiam na ilość. Tak, tak. Tutaj... A jak wam powiem, że z punktu widzenia taktyki najciekawszy był mecz w Chorzowie, ruch Lechia. To co mi odpowiecie? To był niezły mecz. Niezły mecz wykonany przede wszystkim dwa ruchu Chorzów. Tak, rywalizowały. Ruchu Chorzów w jakimś sensie można powiedzieć niespodzianka, chociaż jak spojrzymy na ruch na wiosnę, no to nie jest to już aż taka duża niespodzianka. Tak jak powiedziałeś, tylko Lech Poznań zdobył więcej punktów od ruchu. Ruch potrafił w Warszawie wygrać, więc... Z pretendentami dokładnie, wygrywa. Więc jak najbardziej można powiedzieć, że ruch ma niesamowity moment na początku roku. Natomiast... A Tomek, ty byłeś w Białymstoku, tak? Tak. No tam było...
No dziwnie, no tam przede wszystkim było trochę archaicznie, bo no teraz jesteśmy przy plusach, zatem nie wypadało mówić o minusach, zatem no wydawało mi się, że rzeczywiście już nie doczekam takiego momentu, kiedy trener decyduje się cofnąć nas w czasie i wyciąga plastra, tak, z apteczki i to był ciekawy marek. Do Wasiliewa. I za bardzo akurat coś takiego mi się nie podobało, bo myślę, że no jest wiele innych sposobów, pomysłów w dzisiejszym futbolu, żeby kogoś takiego jak Wasiliew gdzieś tam wyeliminować i też nie tylko nastawiać swój zespół na nie, tylko tak, żeby wprowadzić zawodnika, który coś tej koronie mógł dać. Zatem 20 minut to wyglądało nieźle, ale nie mówię tutaj akurat o kwestii plastra, tylko o całej grze korony, a później już właściwie była autostrada w jedną stronę. Zaraz Maciek będzie tutaj ten wątek pociągnie. Bo już Maciek czeka. Jeszcze wrzucę tutaj plusy. No to też zdecydowanie stawiam na ilość, czyli na ten mecz we Wrocławiu, gdzie sporo się działo, także po ostatnim gwizdku sędziego, ale to już będziemy o tym, przynajmniej ja będę mówił w przypadku minusów. I wracając do meczu Ruch Lechia, to ja na mecze Lechii patrzę z dużą uwagą na ten drugi z rzędu ze względu na osobę Van Kessela, bo mam wrażenie, że to jest taki napastnik, taki granat z niewyciągniętą ciągle zawleczką, że ja widzę w nim taką energię, taki potencjał, niesamowitą szybkość i siłę, coś takiego jak u Miłosza Przybyckiego, że to jest i szybkość, i siła. Ale on jakoś jeszcze nie potrafi... Potrzebuje gola. I dlatego jeśli dostanie zaufanie w meczu z Legią, będzie to pierwszy mecz Lechii na własnym stadionie, kiedy rzeczywiście ten stadion ryknie, no to może go obudzi. Jest bardzo na to ciekawy piłkarz. Jest szansa, warto mu się przeglądać. Kolejne wyróżnienia, a ty jeszcze chciałeś... Chciałem wrócić na szybko do Jagiellonii, tak? Bo wszyscy tak w Polsce krytykują to zachowanie, a ja wam powiem uczciwie, ja grałem często jako plaster i po prostu... Dla mnie Żubrowski zrobił to po prostu źle. Jeżeli by zrobił to dobrze, to Wasiliew nie byłby... A co zrobił źle? Źle go krył. Przy golu na 1-1. Ale pamiętacie, Wasiliew wcześniej była sytuacja. Tak, pamiętacie, gdzie Wasiliew wychodził sam na sam? Tak, nie tak. Co ruszył tak. No sorry, jeżeli 40 masz plastra i gościu. Zwiał mu Kostę. No to często w Polsce dużo osób mówi, że Kosta nie jest za szybkim piłkarzem. Błąd, on jest bardzo szybkim zawodnikiem. On biegnie w taki sposób, że może się wydawać, że nie jest szybki. Natomiast on ma szybkość, co pokazał w tej akcji. Że tak patrząc z boku, że ze zbyt dużym szacunkiem i respektem Żubrowski podszedł do Wasiliewa, jak na plastę. Że tak akurat. Tak jak mając takie zadania, nie można tak szanować piłkarza i swojego przeciwnika. Miałem w życiu możliwość krycia bardzo dobrych piłkarzy. Wiem, że to nie jest łatwe. Natomiast jeżeli to robisz dobrze, to tego piłkarza po prostu nie ma na boisku. Taki miał pewnie... Zneutralizować go. Plan trener Korony, trener Bartoszek, natomiast to nie wyglądało dobrze. Poza tym teraz faktycznie rzadko trenerzy stosują taki wariant, bo w tej chwili każdy jest plastrem przeciwnika, jak tracisz piłkę. I każdy musi swojego zawodnika w swojej strefie bardzo dobrze kryć. Natomiast nie można tego sprowadzać do tego, że jeden kryje Wasiliewa i wtedy Jagiellonii nie będzie, bo Jagiellonia w tym momencie ma tylu ciekawych piłkarzy, jak choćby Górski w środkowej strefie, który wyprawia też... No fajnie gra w ostatnim czasie, często do przodu, a przede wszystkim skrzydła. Góralski. Myślałem o Jacku Góralskim. I Jacek naprawdę pokazuje inną twarz. Wcześniej był skupiony na defensywie, dużo odbiorów, natomiast teraz w każdym meczu jest aktywny w ofensywie. Ze Śląskiem tak było. Potrafi strzelić gola, potrafi dać asystę, ale w tym meczu też miał swoje szanse. I tak z głębi się fajnie pokazuje, więc tutaj cały środek pomocy po prostu źle krył. Żubrowski źle krył Wasiliewa, ale też Morzeń i Markowicz też nie dawali tego, co powinni. W meczu, który ty powiedziałeś, że Korona przyjechała bronić się. Wiesz co, jeżeli 4 razy z rzędu przegrywasz na wyjeździe, jedziesz do drużyny, która jest w czubie, która wygrywa u siebie, miażdży przeciwnika, to trudno, żeby dobrać taktykę, zagramy ofensywnie, otwarty futbol. Raczej myślisz o tym, żeby zagrać defensywnie, i taki plan miał, natomiast ten plan był po prostu źle realizowany i Jaga po prostu była lepszą drużyną. Okej, wyróżnienie w kategorii, uwaga, pan piłkarz. Pozwolę sobie zacząć. Gerard Badia, 3 gole i asysta. Słucham, Maćku, twoja kandydatura. Jak najbardziej. Myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy zgodni. Gerard zagrał świetny mecz. Obejrzał Barcelonę, on jest Katalończykiem. Tak. Uwierzył siebie, ale tak już ten mecz wcześniejszy z Wisłą, gdzie też strzelił gola, już pokazał, że on wchodzi na dobry poziom. Ja w ogóle jestem
zdziwiony, że ten piłkarz był tak rzadko wykorzystywany przez trenera Latala w takiej roli jak teraz, bo to jest piłkarz, który ma predyspozycję, żeby być gwiazdą, liderem formacji ofensywnej w prawie każdym zespole w polskiej ekstraklasie, a w Piaście często miał taką rolę rezerwowego, a jak grał, to często był zmieniany, takiej pewności siebie on nie miał. On mimo wszystko był bardzo lojalny, jak wchodził na boisko, dawał siebie wszystko, natomiast mi się wydaje, że on ma taki potencjał, że Piaście powinien być głównodowodzącym i ten mecz jakby to potwierdził, być może u trenera Wdowczyka to zaufanie będzie miał większe i przez to też przekuje to na więcej goli, więcej asyst. Ja jeszcze zastanawiam się, ilu rzeczywiście Hiszpanie mają takich piłkarzy o podobnej charakterystyce, czyli niewysoki, świetna lewa noga, dość dynamiczny, Dani Quintana przecież też całkiem niedawno nas czarował w Jagiellonii. By tylko sprowadzić to do polskiego gruntu, a kiedy tak wyjrzymy w Europę i w ogóle na Ligę Hiszpańską spojrzymy, no to, to rzeczywiście napęczki takich piłkarzy. Stopień niżej ja stawiam też piłkarza lewonożnego, też fantazistę, czyli Darko Jefticera, bo ten gol w Gdyni z Arką naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie. Sam strzał oczywiście przypominał strzał Radowicza z meczu z Realem Madryt, ale wcześniejsza ta maniana, ten dribbling na małej przestrzeni, naprawdę duże wrażenie pozostawił na mnie Jeftić i to też jest zawodnik, na którego tej wiosny patrzy się z coraz większą przyjemnością. Dobrze, że o nim wspomniałeś, bo za chwilę zapytamy o niego Radka Majewskiego. Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o te nasze wyróżnienia, kategorie laurki rozdane. Czas na pamflet zatytułowany... Do zapomnienia. I kto tutaj nie najlepiej się pokazał? Lubosz Kamenar. Nie za bardzo sobie poradził. Tak, myślę, że kibice Śląska będą chcieli jak najszybciej zapomnieć ten występ. Nie pomógł swojej drużynie. Myślę, że tutaj słaby mecz i w ogóle Kamenar, nie przypominam sobie jego meczu, w którym można by powiedzieć, że dał to, co dają inni słowaccy bramkarze. Właśnie, chwalimy ich. Tak, bo jest wielu w naszej ekstraklasie bardzo profesjonaliści, zawodowcy. W ogóle bramkarze Śląska, myślę, że na przestrzeni ostatnich dwóch, nawet trzech sezonów to jest jakiś temat na książkę, bo pojawiło się ich tylu, a z drugiej strony Andrzej Juskowiak też wspomina. Mamy takiego świetnego bramkarza, jeśli chodzi o reprezentację młodzieżową, jak Wrąbel, który jest zawodnikiem Śląska. Gdzieś gra nie dostaje takiego zaufania, dokładnie. Takiego... Który... To mniej więcej podobny kazus, jak Legia nie ma napastnika, Jarosław Niezgoda gra i strzela. Tak. Zatem tutaj oczywiście może nie ten poziom, może w tym... Ten tkwi problem. Na pewno młody bramkarz potrzebuje zaufania i takiego zaufania on w Śląsku nie dostał, a ci, co bronią, oczywiście Mariusz Pawełek miał dobre momenty, bo to nie jest tak, że on zawsze popełnia błędy. Tak go nieraz kojarzymy z jakimiś błędami, natomiast on też miał bardzo dobrych meczów, sporo w Śląsku. Natomiast no, rezerwowy mógłby być właśnie Wrąbel, który jest młodym zawodnikiem, który w takim meczu mógłby dostać szansę i być może, myślę, że na pewno zagrałby lepiej niż Kamenar w tym ostatnim spotkaniu. Ja jeszcze myślę, że tak szybciutko do zapomnienia to pozostaniemy we Wrocławiu i to zdarzyło się oczywiście wtedy po zakończeniu spotkania. I trochę niepokoi mnie to takie zjawisko dotyczące meczów, które prowadzi sędzia Szymon Marciniak. I tutaj nie obwiniam tyle sędziego, tylko raczej myślę o takim zjawisku, że Szymon Marciniak jest taką osobą, która... No, dużo pozwala piłkarzom, która lubi skracać dystans i myślę, że tak prowadzi również mecze w Lidze Mistrzów. Sam sposób prowadzenia jest na pewno trochę inny od tego, do którego się przyzwyczailiśmy. Nie jest taki aptekarski, na więcej pozwala i myślę, że polscy zawodnicy za bardzo tego nie umieją wykorzystać, że to skracanie dystansu traktują jako spoufalenie. To troszkę jak z tym wychowaniem rodzice czy też nauczyciele, że jak nauczyciel za dużo pozwoli uczniom, to niektórzy traktują go z szacunkiem, a niektórzy wskoczą mu na głowę. No i tutaj myślę, że tak jak było w meczu Lech Lechia. Czy teraz właśnie we Wrocławiu Śląsk Piast, no to mieliśmy do czynienia z podobnym zachowaniem. Nie wiem, czy to Szymon Marciniak może powinien troszkę być bardziej surowy wobec piłkarzy, czy tak już będziemy... dystans, jeden tak, słowem. Tak. No coś jest na rzeczy, że uwalniają się te złe emocje. Tych złych emocji na pewno nie znajdziemy u rozgrywającego Lecha Poznań. Tam są same dobre rzeczy. A już za chwilę dowiemy się, co słychać u Radka Majewskiego. Naszym gościem zawodnik Lecha. Witaj, Radku. No witam serdecznie, dzień dobry. Radek, jest taki plan w Lechu, by wygrać wszystko, jak leci do końca sezonu? Wygrać wszystko, jak się da, wszystko, co jest możliwe. Nie, na razie mamy delikatny taki plan, żeby wszystko zrobić na trzy
punkt do reprezentacji, czyli do przerwy na reprezentacji, czyli mam jeszcze jeden mecz, bo sobie założyliśmy, to są takie rozmowy jakieś takie delikatne jakieś pomiędzy nami zawodnikami w szatni. Jasna sprawa. Że chcieliśmy wszystko zrobić do kadry, tak, żeby mieć dobrą sytuację startową, a jak będzie wszystko, to zobaczymy. No jeden mecz nam został, no. Czyli wykonaliśmy duży procent planu, ten mecz i potem się będzie działo. No. W 2017 nie ma na was mocnych. Idziecie jak burza, 5-5 w Ekstraklasie. Jak powiem, że lubicie i rozumiecie swojego trenera, to będzie okej? Bo wszyscy się starają. Wiesz co, no to połowicznie tak. No wszyscy się starają, chcą, wiesz, grać tak jak nam mówi. Każdy jest 18, 20, 22 zawodników, każdy chce zagrać, każdy kto nowy wchodzi do zespołu, każdy gra na 100%, bo może być tak, że to może być ostatni mecz, bo jak zauważyliśmy, w każdym meczu 3-4, dwie zmiany są, więc to nie ma tak, że jak kiedyś zabobony się mówiło, że zwycięskiego składu się nie zmienia, to u nas to na pewno nie ma. Nie ma to Conte tak robi. Conte też tak robi. Ale on chyba jedno, może Max, wiesz, coś takiego. No, zaczynamy się zmienić po ostatnim, bo dzisiaj grają akurat dobry, ciekawy mecz. Ale no, tutaj chyba tego, przykładu Conte jeszcze nie było u nas w szatni. Aha, no to może się pojawi. Trener Bielica opisany jednym słowem. Taktyk, psychoanalityk, nauczyciel. Na co byś wskazał? Taktyk, psychoanalityk. Nauczyciel, fajny, a może fajny gość, Radek? Może po prostu fajny gość? Było różnie na początku. Wszystko jakby przyszedł nowy trener, nikt nie wiedział może z kim za bardzo jakby do kogo się otworzyć, bo każdy raczej miałem jakieś tam różne informacje na jego temat, no i te informacje się zbierały. No teraz jest takie, że to jest bezkompromisowy, no znaczy może nie do końca bezkompromisowy, słowa nie mogę znaleźć takiego dobrego, ale może definicję tego słowa mi powiecie. Jak na przykład, wiesz, ktoś wygrywa mecz, nie przywiązuje się do nazwisk, tylko jest, może on kiedyś sam się wypowiedział, gdzieś tam to powiedział na odprawie, że jest taki despotą piłkarski, wiesz? A on jest to sprawiedliwy, może... tak? Sprawiedliwy jest. No wiesz, no to są jego oczami jest sprawiedliwy, no wiesz, jak zawodnik gra, to raczej każdego zawodnika próbuje trzymać na najwyższych obrotach, tak? Że może zagrać tak, jak widzisz, są cały czas jakieś zaskoczenia i nie ma tak, że jest pewniak, że do składu, nie ma tak, że ten na pewno będzie grał, bo już gra 17 lat w Lechu, a ten przyszedł dużo pieniędzy, zarabiał, to będzie też na pewno grał. Tego u nas nie ma i to wiesz, no dlatego szukamy tego słowa do czegoś takiego, tak jak teraz go opisałem. Dobra, to może wpadnie za chwilę. Radek, a wiesz co, bo u nas wszyscy chwalą Wadisa, no wiadomo, rzeczywiście to jest bardzo utalentowany piłkarz, natomiast u was jest Darko Jeftić i teraz jakbyś zestawił Wadisa i Jefticia, to co, znak równości? Wiesz co, ja bym porównał Darko, wiesz, no to są trochę jakby inne style. Darko umie na zamach, tak jak teraz strzelił gola, oklima słupki też, a za Wadis, no to jest chyba, mi się wydaje, taki bardziej zagra tu gdzieś, wyjdzie, ruszy dalej, jakieś takie krótkie dystanse. Ja tak, wiesz, Legii jakoś tak mega nie śledzę, albo nie wiem, czy w ogóle bym mógł powiedzieć, że nawet bardzo, że wiesz, no nie śledzę ich za dużo, ale wczoraj mecz oglądałem, wiesz, wczoraj akurat oglądałem tam trochę meczu i powiem ci, że wiesz, to ja bardziej zawsze jak, jeżeli mamy analizę i Legia się przewija, to bardziej stawiałem na zawodnika takiego, wiesz, nowego Legii, to Radowi, bo on tam, wiesz, i strzela, i asystuje, i cały czas jest, nie? A Wadi z kolei chyba z tyłu, taki bardziej trochę jest, nie wiem, wy go chwalicie, no nie wiem, no jakiś tam mecze musiał zagrać, coś takiego. Wy podejrzewam więcej macie analizy, mieliście więcej materiału do przeanalizowania, ja mam trochę mniej, ale no wygląda na ciekawego zawodnika, no wiesz, no nie bez powodu grał w Championship czy w Premier League, tak? On grał. Tak, był w Anglii, był w Hamburgu też. Też próbował. Parę fajnych miejsc zaliczył. Głównie w Belgii. Ale głównie w Belgii. Aha, to jeszcze w Belgii. No to trochę się przewinęło parę klubów. Ja nie znam jego. Dobrze. Niektórzy zawodnicy się wyróżniają w jakiś tam sposób. No. Radek, nie męczę cię już tymi porównaniami, porozmawiamy o muzyce, a więc tak, muzyka przed meczem. Ważna dla ciebie rzecz? Wiesz co, bez muzyki to jest, nie da się ruszyć. Powiem ci, ja rano czasem sobie odpalam taki delikatny chill, żeby to mnie wprowadzało, wiesz, w nastrój całego dnia. Bo tak naprawdę tego, czego słuchasz, taki możesz mieć nastrój. Zgadzam taki się. Taki możesz mieć humor i samopoczucie do tego, jak dalej pójdzie, co ruszysz dzień, co nie? Ja często teraz słucham, ale nie wiem czemu,
No w Vox FM jest takie radio, tylko że tam jest dużo polskich kawałków, też takich ciekawych, tak zwanych Stary Kozaki, ale Kogo Jumbo. Dobre, dobre hiciory. Tak, no nóżka chodzi, hiciory, nóżka no, chodzi. No ale jak? No, człowieku. Radek, a twoja playlista jak wygląda? Co tam jest? Wiesz co, moja playlista jest taka, że jej nie ma. O, taka jest playlista. U nas jest dwóch ananasów, którzy grają w szafki, wiesz, i oni są DJ-ami. I on, wiesz, też czasami francuskie rytmy, bo ja nie mam tak, że przywiązuję do jednej muzyki albo do jednego rodzaju muzyki. Tylko, że wiesz, co mi wpadnie w ucho, francuskie nawet jakieś te hity, to tak samo jak jest fajnie, jak jest muzycznie ładnie wchodzi do ucha, to też. A ja nie mam czegoś takiego. No wiadomo, teraz wszyscy zenki i takie inne tutaj słuchają, ale ja wcześniej, wiesz, ja dużo techno słucham, albo takiego klasycznego techno, albo jest takie radio Ibiza, Global Radio. To też nawet fajnie. Czyli muzyczka elektroniczna. Mhm. Też coś takiego, no wiesz, no nie takie, że czy takie transy. Nie łupanka, tak, tak. No. Łupanki, białe rękawiczki też. I gwizdki jeszcze były, pamiętasz? Kiedyś. Tak, była lokomotywa też w Warszawie. Ale to miało rękawice i chodziło się. Słuchaj, ale to kto u was w szatni za konsoletą siada? Wiesz co, no jest Gajowy, jest Dudy, jest Janek Bydnarek, chyba trzech takich. Zawsze tam jakieś. A i miksują, miksują. Tak, miksują. Jeden z drugim, wiesz, takie grają papier nożyczki, który dzisiaj puszcza i w ogóle. Nie, to świruje ogólnie. Ale zawsze coś tam się znajdzie, nie ma z tym problemu. Dobrze, ostatnie pytanie. Ostatni koncert, na jakim byłeś? Ty, nie, byłem na koncercie. Dobrze? Nieźle, nieźle. Ale to no, wszystko nie, przed tobą, bo ty jeszcze młody jesteś. Tak, ja dopiero wchodzę w życie. No, poznaję, wiesz, różne tematy. Wiesz, kiedyś chodziłem do teatru, teraz jeszcze dalej muszę do Filharmonii w ogóle zajrzeć. Każdego horyzontu, każdego trzeba czegoś liznąć. Na koncercie nie byłem jeszcze, niestety. Teatr to teraz wy robicie w tych ostatnich tygodniach. Co robimy? Mówię, że teatr jest teraz przy Bułgarskiej. A teatr marzeń, Bułgarska 17, zapraszamy. Dziękujemy za zaproszenie. Jest ciekawy. Będziemy niebawem. Jak dacie radę, to podjedźcie w niedzielę. Nie wiem, który jest. Jesteśmy obowiązkowe. Z Łęczną gracie, tak? Górnik Łęczna rywalem. Tak, Łęczna, tak. To wpadamy. 15.30, a transmisja 15.10, także już zapraszam. Polanczyko. Naszym gościem był Radek Majewski. Dzięki, Radek. Dzięki bardzo, miłego dnia życzę. Pozdrawiamy również. A kolejne minuty poświęcimy Wyspom Brytyjskim. Radio Kanał. Co zrobił Antonio Conte i czy może mrozić szampana? O tym już za chwilę. Jej wysokość Premier League. Manchester United i Manchester City to zespoły silniejsze kadrowo, tak powiedział Antonio Conte. Więc pytam was, kto albo co niweluje różnicę i sprawia, że Chelsea ma 10-punktową przewagę? Znaczy myślę, że przede wszystkim to, że nie grają w pucharach europejskich, to jest jedna rzecz, która jest komfortową sytuacją w Anglii, gdzie te mecze są bardzo intensywne, gdzie te rozgrywki są bardzo trudne. W momencie, kiedy inni, ci z czuba, muszą grać w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy, ty w tym czasie możesz się przygotowywać do kolejnego meczu. Poza tym ustawienie, które szczególnie na początku powodowało pewne problemy. W momencie, kiedy na początku Conte przegrał z Arsenalem, chyba to była druga jego porażka. I mówisz o tym, co się wydarzyło pod koniec września, tak? Że przeszedł na trójkę środkowych obrońców, to co często stosował w Juventusie, czy w reprezentacji Włoch. I myślę, że to, co w Juventusie, czego brakowało Juventusowi, takich skrzydłowych, typowych, którzy by wygrywali pojedynki i co powodowało, że Juventus Conte nie mógł w Europie zaistnieć, to w Chelsea funkcjonuje, bo ma Hazarda, bo ma Pedro. To jest troszeczkę inne ustawienie niż to, które preferował w Juventusie, ale wydaje mi się, że jeszcze skuteczniejsze. A piłkarzy ma wyśmienitych, bo to są piłkarze, którzy może w tamtym sezonie
niczego wielkiego nie osiągnęli, ale dwa lata temu wygrali ligę. Kilku z nich wygrało też inne ligi, hiszpańskie choćby, więc ci piłkarze to piłkarze, którzy mają mentalność zwycięzców. Dodatkowo Conte ma taką mentalność, bo z Juventusem wygrywał 3 lata z rzędu i myślę, że to ustawienie na początku sprawiło duże problemy, później wiele zespołów też zaczęło stosować to ustawienie, bo kilku trenerów też zaczęło naśladować Conte, jak widzieli, że to funkcjonuje. Natomiast mam takie wrażenie, że ma idealnych piłkarzy do tego systemu i po prostu Chelsea jeszcze dodatkowo, dzięki temu, że nie musi grać w Europie, ma po prostu więcej czasu na to, żeby się przygotować do każdego meczu. Tomek, spodziewałeś się, że tak dobrze będzie wyglądał pierwszy sezon Conte w Anglii? Tak, tak. Jeśli chodzi o Conte, to się spodziewałem, bo to jest człowiek z niesamowitą pasją, z niesamowitą energią. To jest taki nieprawdopodobny Duracell, który wydaje się, że kiedyś ta bateryjka musi się wyczerpać, ale u niego końca nie. To troszkę jak u Diego Simone, że ta energia, tylko że na razie Diego Simone to wszystko kumuluje w Atletico Madryt i z dużą niecierpliwością już czekam, kiedy ją przeniesie do innego klubu, ale wracając do Conte, to także Kante. To również jest taki piłkarz, który okazał się strzałem w dziesiątkę, nieprzypadkowo Leicester ma takie problemy, bo nie ma Kante, a Chelsea rzeczywiście tak idzie, bo ma tego zawodnika. A Conte zawsze chciał pracować na Wyspach. On taką piętą achillesową, taką rzeczywiście rzeczą, której się wstydził, to była nieznajomość języka angielskiego i zabrał się za tę naukę. Też sobie wziął za punkt honoru, że jak przyjedzie już na Wyspy, dostanie tę propozycję, to podobnie jak Mourinho w różnych klubach, czy też Ancelotti, jak przychodził, to pierwsza konferencja w tym języku kraju, w którym pracuje. No ale jeszcze raz, pasja, to jest, ja bym chciał mieć takiego trenera, który rzeczywiście tak reaguje, który rzuca się tym kibicom w te sektory, który skacze na szyję piłkarzom. No to jest coś niesamowicie zaraźliwego. Oprócz tego, że ma się umiejętności typowo piłkarskie, mają umiejętności trenerskie, mają umiejętności piłkarze, są ogromne pieniądze, oto ta pasja jest także niesłychanie istotna. Z tym jego angielskim jest całkiem nieźle. Nauczył się go w miarę szybko, tak, mówi dość sprawnie i cały czas Maciek powtarza solutions, solutions, solutions. Cały czas o tych rozwiązaniach, no ale te rozwiązania są dobre. Zerknąłem sobie na to, jak on gra, jakimi ludźmi i tam jest stabilizacja, powtarzalność składu. Matić Fabregas, tutaj jakaś rotacja następuje, natomiast ewentualnie to są te same nazwiska mniej więcej. I Costa, który jest tak efektywny, że jak trzeba, to nawet udem strzeli. Tak, tak, to piłkarz, który jeżeli jest w formie, jest jednym z najlepszych napastników na świecie i... A zobacz, jak on sobie z nim poradził, ta sytuacja, że idzie do Chin, tak, tam mam kontrakt, dziękuję. Wiesz co, nie wiem, czy sobie tak poradził, bo w pewnym momencie już był tak na niego wściekły, że powiedział, że użył brzydkiego słowa, przegonił idź sobie do tych Chin. Natomiast dla Chelsea na szczęście nie odszedł, bo myślę, że on jest jednym z gwarantów tego, że Chelsea ten tytuł zdobędzie. Myślę, że bez niego byłoby dużo trudniej. To mega błyskawiczne przejście z obrony do ataku. To widzieliśmy w Juve, to samo widzimy w Chelsea, ale poprzez pracę z kadrą ja mam wrażenie, że jeszcze piętro wyżej poszedł Conte, jeśli chodzi o takie umiejętności trenerskie, taktyczne, jakieś rozwiązania mentalne, że on się tam zwyczajnie dobrze wkomponował. No to jest człowiek szalenie oddany temu, co robi. To nie jest jego praca. To jeszcze raz powtórzę, to słowo klucz to jest pasja. Rzeczywiście on się rozwija. Tak jak przyszedł do Juventusu, też bardzo ważne jest to, o czym Maciek wspomniał, bo w Juventusie też ten pierwszy sezon był taki głównie poświęcony na pracę, taką systematyczną. Nie było pucharów. Przejął Juventus, który zajął 7 miejsce i wskoczył z nim na pierwsze, mimo że to wtedy Milan Allegriego był faworytem. Ale to właśnie też mu pomogło to, że mecz był raz w tygodniu, że nie było tych wyjazdów męczących, powrotów na Ligę Mistrzów czy Ligę Europejską. I to samo jest w Chelsea. Rzeczywiście ten pierwszy sezon, kiedy to wszystko mogło się zazębić, wejść w odpowiednie tryby. A poza tym także jest trener, przy którym zawodnicy się rozwijają, przy którym się odradzają. Tak było w Juventusie, też można byłoby takich parę przypadków wymienić, chociażby Bonucci, który wskoczył na zupełnie inny poziom, myślę, że głównie dzięki Antonio Conte. Tak samo tutaj mamy powrót Hazarda, który przecież już też wydawało się człowiek skończony gdzieś zagubiony. Pedro, który przecież też miał bardzo trudne początki w Chelsea, a teraz jest zupełnie innym typem napastnika. Antonio Conte jeszcze musi chwilę poczekać na elitę, a my teraz zajmiemy się Ligą Mistrzów. Najwyższy czas na Champions League.
Rimonta pod Wezuwiuszem. Tym meczem żył cały Neapol, skończyło się 1-3 i Real gra dalej. Italii zostało już tylko Juve o przedstawicielach Serie A w elicie już teraz. Panowie, zasadne jest pytanie, dlaczego ludzie Sariego nie obudzili wulkanu, bo tak samo zaczęli jak na Bernabeu i tak samo skończyli. Czy coś przegrapił Maurizio Sarri, czy po prostu rywal był za mocny? Bo spotkałem się z dwiema rzeczami. Mianowicie, że wzrost. Tutaj dwóch stoperów Napoli, a pięciu piłkarzy Realu grających dobrze głową i to musiało się tak skończyć. A dwa, że energia, jaką włożyli w pierwszą połowę, była tak duża, tak intensywna, że już na drugą część gry i na taki styl nie było po prostu wysiłku, wytrzymałości. Znaczy, na pewno to doświadczenie Lidze Mistrzów. Real Madrid ma takich piłkarzy, ten klub w ogóle ma takie doświadczenie w tych rozgrywkach, że oni po prostu, nawet jeżeli mają trudny moment, jak grają gorzej, w ogóle nie wiem, czy Real Madrid nie jest najlepiej grającą drużyną na świecie. Wiesz, o czym pomyślałem? O jakimś mówię? Wszechstronność. Też, ale chodzi mi o to, że oni najlepiej na świecie grają źle. Że czasami te mecze Realu wyglądają tak, że nawet ten mecz z Legią, pamiętacie? 5-1. Tak, tak. 5-1 to jest miazga, natomiast ja pamiętam akurat noty w gazetach hiszpańskich i piłkarze Legii mieli lepsze noty niż piłkarze Realu Madryt i też w pewnym momencie oni tak grali, że nie wydawało się, że tu tak wysoko wygrają. I wiele spotkań Real tak gra i w Lidze Mistrzów, że to nie wydaje się, że oni mogą zaraz wygrać, a oni po prostu nagle coś robi Ronaldo, coś robi Bale, a jeżeli nie oni, no to jest Ramos, który już tyle ważnych bramek strzelił po stałych fragmentach gry i wcale nie wzrósł, bo on nie jest wysokim zawodnikiem. On ma 1,83-1,84, nie jest to piłkarz, który ma 1,90 wzrostu. No wiesz, skacze dynamicznie. Natomiast ma niesamowity timing, niesamowicie potrafi znaleźć tą piłkę w powietrzu i finał Ligi Mistrzów z Atletico w Lizbonie, też w kluczowym momencie. Dużo takich ważnych goli głową. W Monachium mecz, kiedy pierwszy wygrali u siebie 1-0 i rewanż, przyjechali do Bayernu. Tak? Pierwsze tak, dwie bramki, Ramos ze stałych fragmentów gry, gdzie Guardiola przede wszystkim obawiał się kontrataków, a tu nagle pach i po meczu. Ramos zdarzy mu się popełnić błąd, bo jest czasami nonszalancki, natomiast jest to piłkarz, który tak dużo daje tej drużynie w ofensywie, też w trudnych momentach, że ja, jeżeli miałbym powiedzieć, to nie brakowało wzrostu Napoli, ale właśnie Ramosa. Myślę, że jakby mieli Ramosa po swojej stronie, nie Abidala, Albiola, to pewnie ten mecz mógłby się inaczej potoczyć i być może to teraz Napoli byłoby w następnej rundzie. Bo to jest taka analogia, pamiętasz, byliśmy kiedyś w Turynie i Pep Guardiola wystawił niski skład na Juve. 10 małych podaniowców. Tak. Na stoperze Kimiś. Właśnie, skończyło się 2-2. Tomek, ja nie mam śmiałości krytykować Sariego, bo to jest facet, który zwraca uwagę na detale. On wprowadził drony już jakiś czas temu, prawda, jeszcze jako trener Empoli. Wcześniej zasłynął jako ten Mister 33, czyli do perfekcji opracowane stałe fragmenty. Więc co, po prostu materiał piłkarski? To, o czym Maciek wspomniał, czyli to doświadczenie, myślę, że wyszło w pierwszym i drugim spotkaniu. No ale co do tego drugiego, to właściwie się nie ma czego czepiać, bo ta pierwsza połowa, pierwsze 50-55 minut, no to było coś genialnego. Były szybkie nogi, była szybka myśl, no i zabrakło wysokości. No jednak w pewnych rzeczy no nie przeskoczył nawet Sarri. Nie od dziś wiadomo, że Napoli to jest taki zespół, który ma w każdym meczu znakomite momenty, takie barcelońskie, w dobrym tego słowa znaczeniu. 607 podań w tym rewanżu. Gdzie jest i wymienność, i szybkość, i wspaniały tercet ofensywny. Kto by w nim nie zagrał, to zawsze dwóch strzał, tak jak było i w tym meczu, spisze się bardzo dobrze. Tutaj Mertens i Insigne, Callejon na pewno odstawał, ale to się załóżmy wymienia. Jak zagrają wszyscy, no to już w ogóle jest niebo a ziemia. Ale też wiadomo, że Napoli to jest taka drużyna, która ma takie momenty przyśnięcia.
Jeżeli to jest 5 minut w meczu, to jest dobrze, to wygrywałem. Jeżeli jest to 10 minut, to już trochę gorzej. Jeżeli jest to pół godziny, to jeszcze przychodzi mecz z Realem, czy też takie momenty decydujące jak w meczu z Realem, no to już wtedy się wszystko sypie i rzeczywiście ostatnie pół godziny w tym meczu już właściwie mógłby wtedy sędzia wziąć gwizdek do ust i powiedzieć dziękujemy. Szkoda tylko mi było w tym meczu Polaków, bo rzeczywiście zostali zaproszeni do tego stołu takiego atrakcyjnego, kiedy już wszystko zostało posprzątane, już nawet deseru nie było i oni już właściwie usiedli i no, jesteśmy okay. Tutaj tylko dla towarzystwa. To prawda. Słuchajcie, a Napoli już nie ma, natomiast Juve gra dalej. I moim zdaniem to jest kadra mocniejsza niż w sezonie 2014-2015. Odszedł Pogba, ale są tacy ludzie jak Higuain, Alves ze swoim doświadczeniem, Piazza ze śmiałością, odwagą, przebojowością i Pjanić, czyli gwarant takiej jakości w rozegraniu. Oni mogą powtórzyć finał? Myślę, że tak. Myślę, że to, że w lidze mają komfortową sytuację, powoduje, że mogą się skupić w tym momencie na Lidze Mistrzów. To doświadczenie oni już mają, bo tak jak powiedziałeś, wielu z nich grało w finale. Tam jest wielu piłkarzy, którzy są w stanie dojść do finału i sprawić niespodziankę. Ja mam sąsiada Juventino, który mówi, że w tym roku to się stanie. Nie wiem, czy się stanie, oczywiście jest kilka. Zobacz, Buffon cały czas gra. Jest stabilna defensywa, na każdej pozycji ma po dwóch zawodników. Też to, co mówiliśmy o Chelsea. Chelsea potrafi grać w różnych systemach, chociaż ostatnio gra w tym jednym. Tak samo jest z Juventusem. Oni potrafią się dostosować do przeciwnika, potrafią grać i trójką w obronie, potrafią grać trzema napastnikami. No właśnie, co z tym systemem? Mandzukic może grać na lewym skrzydle, schodząc do środka, zostawiając miejsce dla bocznego obrońcy. Jest Dybala, który gra czasami za Higuainem i mają jeszcze Pjanicia, który gra na pozycji takiej, jak grał Pirlo, czyli szóstka rozgrywająca, czyli coś, co daje wielką przewagę, bo jak masz piłkarza na tej pozycji, który potrafi tak genialnie podać, rozegrać, bo do tego Bonucciego, który fantastycznie potrafi z głębi zagrać piłkę, to masz tą jakość, masz tą mentalność, którą przez wiele lat zyskiwałeś w lidze, a też w pucharach, bo oni w tamtym roku no dość pechowo. Były oczywiście fragmenty meczów z Bayernem, mieliśmy okazję komentować, w których można powiedzieć, Juve było zdominowane, ale Allegri szybko się uczył i szybko wyciągał wnioski. Zwłaszcza w rewanżu. I w rewanżu to już zupełnie inaczej wyglądało. Początek. Tak, tak. I też końcówka pierwszego meczu, gdzie też przycisnęli Bayern, pokazywała, że oczywiście jest to zespół, który jest w stanie osiągać wiele w Europie. Tak jak powiedziałem, oni w odróżnieniu od Napoli mają to doświadczenie, mają tą mentalność, która jest bardzo potrzebna, jak chcesz wchodzić na ten najwyższy top. I myślę, że Juve jak najbardziej jest w stanie w tym sezonie dojść do finału, a w finale wiadomo, że różne rzeczy się mogą wydarzyć. No zakładając, że niemożliwe nie istnieje w przypadku Juventusu i ten rewanż z FC Porto rzeczywiście będzie formalnością po zwycięstwie 2-0, no to dużo będzie zależało od losowania. Nie wątpię, jeśli trafi Juventus na powiedzmy tych z góry uznawanych za faworytów jak Barcelona, jak Realia, trafi się chociażby ktoś z pary Leicester czy Bayern, tak? Czy Atletico też byłoby ciekawym. A ktoś z pary Leicester Sevilla, no to sytuacja dla Juventusu będzie o niebo lepsza. Ja myślę, że tutaj też jest zasadna pewna analogia do Realu Madryt. Oczywiście sytuacja w lidze jest zupełnie inna. Real musi się męczyć i bić, a Juventus właściwie ma już drogę do tytułu otwartą, ale Maciek powiedział o tym, że nikt tak jak Real nie potrafi brzydko wygrywać, tak? No to Juventus znaczy, tak dobrze grać brzydko, tak dobrze, źle. To Juventus jest drugi w kolejności, tak, patrząc na mecze ligowe, ale Juventus myślę, że podobnie jak Real, kiedy przychodzą te mecze wielkiej próby, potrafi się rzeczywiście sprawdzić. Tak jak równał do Bayernu Monachium, naprawdę niewielu w tym dwumeczu, pamiętam rok temu, dawało mu szansę, a przecież ten rewanż, to gdyby tam w pewnym momencie Cuadrado strzelił na 3-0, to prawdopodobnie już byłoby po sprawie, czy w pierwszym meczu 0-2. Zatem no Juventus to jest taki kameleon na najwyższym poziomie, który rzeczywiście może sprawić niespodziankę, bo mimo wszystko Juventus jest z roku na rok lepszy, jest bogatszy, już jest w tym topie powiedzmy 6-8, ale wygranie przez niego Ligi Mistrzów myślę, że byłoby ciągle uważane za niespodziankę. Juventus ma przed sobą jeszcze rewanż z Porto, który wydaje się formalnością, ale różnie bywa. Zamykamy temat Ligi Mistrzów. Serwisy SoundCloud, YouTube oraz Kanal Plus
sportowa.pl. Tam nas znajdziecie. Oczywiście zapraszamy na nasze najbliższe transmisje. Aktualny plan w sportowej części serwisu kanalplus.pl. Dziś Ekstraklasa po godzinach. Zapraszamy w imieniu Krzyśka Marciniaka. Wtorek i środa to emocje związane z Ligą Mistrzów, natomiast czwartek zarezerwowany jest dla rozgrywek pod tytułem Liga Europy. Maciej Murawski i Tomasz Lipiński byli dziś z nami. Dziękujemy. Dziękuję wam bardzo, panowie. To wszystko na dziś. Bartosz Gleń, dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień punktualnie o 9:00, a teraz tradycyjnie muzyka.